Witam, dzisiaj przystępujemy do wymiany oleju filtrów, czyli serwisu olejowego. Do silnika wleję łukankę, aby trochę przeczyścić układ. Teoretycznie powinny być zastosowane dwie na taką ilość oleju, ale wleję jedną. Nakręcamy. Tutaj mam nowe filtry. Olej, który zastosuję, to Lotus Turbus. Na początek odpalimy koparkę, żeby sobie pochodziła z 10 minut, tak jak zaleca producent łukanki. Na wolnych obrotach. Teraz silnik będzie chodził sobie 10 minut na wolnych obrotach. Pomału się płukał. Klucz 16, korek, już będzie widać, że kamerkę zmienię. Korek znajduje się tutaj, spustowy z miski oleju. Filtr oleju silnika znajduje się tutaj.
Zaraz będziemy odkręcać ten filtr. Tam znajduje się filtr oleju w skrzyni biegów. Też zakupiłem nowy. Jak widać, olej cieknie mi. To jest olej ze skrzyni biegów. Najprawdopodobniej jest uszkodzony już uszczelniacz na zmienniku, tam na pompie jazdy. Trzeba by po prostu zdjąć skrzynię i wymienić ten zimmering. A przy okazji może jeszcze inne rzeczy. Ale to jest już grubsza robota, to nie cieknie aż tak mocno. Tam nie ubywa praktycznie w ogóle oleju. Po prostu sobie pokapuje. Ale jest to do zrobienia. Ogólnie, tak patrząc, to jedynie z tego miejsca leci olej. Tutaj trochę jest zapocone. Ale tak ogólnie to jest wszędzie sucho. Dobra, przystępuję do odkręcenia filtra oleju. Filtra widać wykręcony. Tutaj mamy nowy. Wlałem do niego trochę oleju. Niby powinien być zalany cały, ale jak przykręcić filtr zalany olejem, kiedy znajduje się z boku. Tak będzie trafiać. Dobra, przystępujemy do dolewania oleju. Wyciągniemy sobie bagnet.
filtry wymienione.